Justyna Drozd, dzień dobry. Witam Państwa w nowym roku. Sprawdźmy, co w dzisiejszym wydaniu. Tłumy mieszkańców i rozśpiewany orszak Trzech Króli w Kętrzynie. Budżet miejski oraz powiatowy zgodnie uchwalone. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już stroi się do 28 finału. W wielu polskich miastach w Święto Trzech Króli odbyły się uroczyste pochody z udziałem trzech mędrców. W przygotowania tego widowiska włączył się także Kętrzyn. Budżet Kętrzyna uchwalony. Na sesji 30 grudnia radni przyjęli uchwałę budżetową. Miasto zaciska pasa, a efektem jest mniejszy deficyt i spowolnienie zadłużenia, bo dług wzrośnie tylko o 1%. Jak mówi burmistrz, to po to, aby Kętrzyn mógł walczyć o unijne pieniądze za 2 lata. Dochody Kętrzyna w 2020 roku wyniosą ponad 123 miliony złotych, a wydatki 127 milionów. Budżet 2020 roku jest trudny. Na pewno, ale bezpieczny i stabilny. Mimo zmiany przepisów i wzrostu nakładów na oświatę, samorząd jako jeden z nielicznych w Polsce nie podnosi podatków. Projekt budżetu miasta na 2020 rok jest budżetem bardzo trudnym, ale racjonalnym. Konstrukcja planu dochodów i wydatków jest zaplanowana na miarę możliwości finansowych miasta, które w stosunku do lat ubiegłych są dużo niższe. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zmniejszenie dochodów poprzez obniżenie podatku PIT i CIT i zwiększenie wydatków poprzez zmian w ustawie Karta Nauczyciela zakładająca podwyżki płacy w oświacie oraz podwyższenie minimalnego wynagrodzenia. Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4 339 268 zł.
jest niższy w porównaniu do roku poprzedniego o 2 789 425 zł. Rekordowo wysoki deficyt był w roku wyborczym. W 2018 roku wzrósł w porównaniu do roku 2017 aż sześciokrotnie i wyniósł ponad 18 milionów złotych. Jak widać na grafice, Niedziółka spłaca zaciągnięte przez poprzednika długi w niezwykle szybkim tempie. Jedyny rok, gdzie wystąpiła nadwyżka, to jest 2016. Potem mamy 2017 minus 3,5 miliona, 2018 rok wyborczy 18,5 miliona deficytu i 2019 7 milionów 128 i teraz 2020 4 400 prawie. Burmistrz konsekwentnie realizuje cel, który sobie postawił, czyli zerowy deficyt za 2 lata i nadwyżka budżetowa na koniec kadencji. Po tym jak dostaliśmy kasę miejską z deficytem 18 milionów ponad, po 2018 roku konsekwentnie deficyt redukujemy do 7,5 około miliona po roku 2019 i w budżecie, który zaplanowaliśmy, lekko ponad 4 miliony deficytu po to, żeby jeszcze przed końcem kadencji ten deficyt zmalał do zera, a może nawet była nadwyżka. Także dług miasta nie wzrośnie już w tak zastraszającym tempie. Jak porównamy rok 2017, 18, 19 i plan 2020, to rzeczywiście 2018 wygląda rekordowo. Dług wzrósł prawie 100% do poziomu 37 milionów. Nasz plan na przyszły rok zakłada wzrost długu tylko o 1,2%, także konsekwentnie też próbujemy znaleźć równowagę w środkach i w zadłużeniu, w kredytach. Wszystko po to, by miasto było gotowe, gdy ruszy nowy okres unijnego finansowania. To wszystko robimy po to, żeby było nas stać na realizację następnych dużych projektów finansowanych ze środków unijnych. Po to, żeby mieć na wkład własny i po to, żeby uczestniczyć w realizacji dużych projektów dla Kętrzyna. Radni z kolei pytali o różne rzeczy, niektóre w budżecie w ogóle nie ujęte, a odnoszące się do tego, co było w roku 2019. Między innymi o obsługę medialną miasta. Trochę mnie dziwi jako radnego, ale też jako mieszkańca, że tak lekką rączką sobie wyrzucamy ponad 200 tysięcy, no nie powiem, na propagandę. Generalnie chodzi mi o telewizyjny bilet informacyjny, który z obsługą medialną kosztuje rocznie ponad 200 tysięcy złotych. Zastępca burmistrza sprostował informację radnego, tłumacząc, że kwota podana przez radnego jest sumą wydatków na poczet wszystkich miejskich jednostek, czyli Kętrzyńskiego Centrum Kultury, Biblioteki, Muzeum i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego i jest znacznie niższa niż wydatki za poprzedniego burmistrza. Jak Państwo wiecie, samorząd ma obowiązek informowania o tym, co robi, a my to dzisiaj robimy jak najbardziej racjonalnie, gospodarnie i przejrzyście, żadnych kosztów nie ukrywamy i może dlatego te kwoty, które pan radny podaje, tak bardzo działają na wyobraźnię. I dodał, że w 2018 roku z miejskich jednostek w sumie do mediów popłynęło ponad 250 000 zł, czyli aż o 60 000 zł więcej niż w tym roku. Tylko w 2018 roku miasto wydało na media lokalne 255 508 zł i 4 grosze, a my w tym roku wydaliśmy 198 372 zł. Skoncentrowaliśmy te wydatki w jednym miejscu właśnie po to, żeby zaoszczędzić te 60 000 zł, by właśnie skorzystały na tym wszystkie jednostki, które z tej obsługi korzystają, czyli biblioteka, czyli muzeum, czyli MOSiR, KCK i tak dalej. Z kolei radna Helena Szymkiewicz podała wątpliwość m.in. utworzenie ogrodu zapachów przy rondzie Rokaczewskiego, a także rozbudowę monitoringu. To pytam się, to po co my wzmacniamy policję, dopłacając do samochodu, chyba że będą odczytywać monitoring w samochodzie, no to rozumiem. To dajmy to 800 tysięcy na monitoring i na samochód, będą w samochodach to bezpieczeństwo nasze samochodami strzec nas. Radna poddała wątpliwość także zakup pojazdu dla Straży Miejskiej i remont ulic Olsztyńskiej i Ziętary Malewskiej.
przebudowa ulic Ziętary Maleskiej, Olsztyńskiej. Jak nas nie stać, no może nie dwie, może jedna ulica by wystarczyła z tak skromnego budżetu. Na pytania radnej odpowiadał zastępca burmistrza. Kwestia ogrodu zapachów decydowało dofinansowanie marszałka województwa i inwestycja musiała być zrealizowana przy głównych szlakach turystycznych, a zgodnie z dyrektywą samorządu województwa to jest główny szlak turystyczny Kętrzyn - Święta Lipka, więc tam też ta inwestycja została zlokalizowana. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, o której pani mówi, to trwa proces wyposażania Straży Miejskiej w narzędzia. Jak będą mieli narzędzia niezbędne do pracy, to będziemy mogli oczekiwać od nich większej efektywności. Krok po kroku to robimy. Jak państwo wiecie, proces musi jednak trochę trwać. Jeżeli chodzi o monitoring, to jest to jedna nie tylko z deklaracji, które należy zrobić, ale Kętrzyn jest jednym z tych miast na mapie Warmii i Mazur, który nie ma tak naprawdę profesjonalnego monitoringu. Właściwie można powiedzieć, że go nie ma, bo to, co jest, to monitoring tylko przypomina. Ale nasze pierwsze działania, które już widać, czyli monitoring między innymi na Górce Poznańskiej, pokazują, jak wiele pozytywnego te działania wpływają. Kilka dni temu udało się zapobiec dość poważnej dewastacji Górki Poznańskiej. Dzięki szybkiej reakcji pracowników MOSIR-u powiadomiono policję i policjanci udali się na miejsce, złapali wszystkich tych, którzy niszczyli ten park zabaw. Z kolei ulica Ziętary Malewskiej Olsztyńska, mówi pani, że można było jedną wybrać. No, jeżeli udało się nam wyrwać wręcz w wojewodzie 80% dofinansowania, no to nie można sobie pozwolić na odpuszczanie tego typu inwestycji, bo to se ne vrati. Druga szansa taka nie wróci. I mówiąc w kontekście pojazdów dla Straży Miejskiej czy skuterów, na pani miejscu zainteresowałbym się bardziej stanem miejskiej komunikacji, bo miejskie autobusy się sypią. Mało tego, że się sypią, to one są jeszcze nadal nie nasze. Od 2013 roku spłacane są comiesięczne raty leasingowe w wysokości 35 tysięcy złotych miesięcznie za te autobusy. One będą dopiero za 4 lata nasze, a do tego czasu mniej więcej 500 000 rocznie będziemy wydawać na raty i na naprawy tego sprzętu. Obok, jak widać, różnorodnych pytań nie brakowało głosów merytorycznych. Budżet jest jaki jest, to co pan burmistrz też przedstawił w prezentacji. On pewnie życzylibyśmy sobie lepiej, ale jest stabilny i bezpieczny i ja mam duże zaufanie do tego, że będziemy walczyć o to, żeby było lepiej, na ile to możliwe, ale też musimy się dostosować do możliwości, które mamy. A mamy chociażby wzrost płacy minimalnej, który znacząco zwiększa koszty wielu jednostek budżetowych, koszty chociażby utrzymania pracowników. Natomiast drugą kwestię, którą chciałbym poruszyć, to jest kwestia obniżenia podatków, które podjęliśmy na początku kadencji. I mam tutaj dane odnośnie podatku od środków transportowych. Plan na 24 stycznia 2019 roku, czyli wtedy, kiedy podejmowaliśmy uchwałę budżetową, plan odnośnie dochodów z podatku od środków transportowych był 270 tysięcy. Natomiast wykonanie na 30 listopada 2019 roku mamy 371 891 i 48 groszy, chociaż tak wszyscy ubolewaliśmy, że zamykała nam się chociażby Arriva w tym czasie i stąd był ten taki krok, żeby zachęcić firmy transportowe do inwestowania w naszym mieście, więc mamy o 100 tysięcy przekroczony jakby dochody ponad plan budżetowy. Ostatecznie radni budżet przyjęli. Na koniec władze miasta poinformowały, że do urzędu wpłynęły już wszystkie pozwy od niepublicznych przedszkoli na kwotę ponad 23 milionów złotych. Zastępca burmistrza poinformował, że miasto wnioskuje o mediację, a z trzema przedszkolami odbyły się już spotkania ugodowe. Nowy budżet uchwaliła także Rada Powiatu Kętrzyńskiego. W projekcie zawarto dwie duże inwestycje, w tym remont basenu oraz utworzenie domu samotnej matki. 30 grudnia podczas 18 sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego radni 16 głosami za, przy jednym wstrzymującym, uchwalili budżet na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2020-2035.
Obie uchwały otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Stałych działających przy Radzie. Uważam, że to będzie jeden z najbardziej proinwestycyjnych budżetów w historii powiatu kętrzyńskiego. Ja przypomnę, że budżet to jest taka najważniejsza uchwała, jaką radni podejmują w ciągu roku, ponieważ kształtuje dochody i wydatki, realizację zadań na cały kolejny rok. I z wielką satysfakcją przyjąłem to, że tak wielką ilością głosów spośród radnych budżet został przegłosowany. W 2020 roku planowane dochody powiatu kętrzyńskiego wyniosą 97 410 000 zł. Wydatki zaplanowano na 116 856 000 zł. Ambitny, wymagający, ale myślę, że rzetelny i oparty na racjonalnych, rzetelnych podstawach. Także jestem spokojny o jego wykonanie. Na inwestycje zaplanowano wydatki na poziomie ponad 35 milionów złotych. Te związane są m.in. z przebudową dróg powiatowych, takich jak ulica Budowlana w Kętrzynie czy ulica Pieniężnego w Reszlu. Ich koszt w znacznej mierze pokryją środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W tej chwili mamy to dofinansowanie mamy na poziomie 50%, czyli do każdej złotówki wyłożonej przez powiat Fundusz Dróg Samorządowych dokłada tą drugą złotówkę, także jest to finansowanie 50 na 50. Remont ulicy Budowlanej w Kętrzynie, to wszyscy wiemy, jak ta ulica do tej pory wyglądała, jaka pilna potrzeba była, żeby uległa modernizacji, ale to są również zadania związane współpraca ze wszystkimi gminami, czyli ten program 50 na 50. Ponadto powiat kętrzyński będzie kontynuował remont internatu oraz krytej pływalni przy Powiatowym Centrum Edukacji. Naszym oczekiwaniem, czy taką ambicją jest, żeby ta pływalnia kryta również funkcjonowała w okresie letnim. Stąd remont również internatu właśnie w tej okolicy. To pozwoli nam stworzyć taki fajny kompleks i rekreacyjny, i sportowy, i mieszkalny. Jest to dofinansowanie powyżej 1 000 000, w związku z tym będzie łatwiej udźwignąć ten ciężar, który przewidujemy. Pływalnia kryta to będzie zupełnie nowa jakość, która myślę, że będzie takim też pewnym magnesem dla młodzieży z okolic Kętrzyna, z okolic powiatu kętrzyńskiego. Sporym wyzwaniem pozostaje stabilizowanie sytuacji wewnętrznej oraz finansowej szpitala powiatowego. W planach jest utworzenie bloku operacyjnego. Uważamy, że to jest pewna nasza odpowiedzialność, pewne zobowiązanie również wobec naszych mieszkańców, że powiat bierze poważnie, traktuje to, co się dzieje w szpitalu. Jeśli szpital będzie ten wynik finansowy miał ujemny, to budżet powiatu jest na to przygotowany. Od nowego roku realizowany będzie także program Za życiem, który docelowo utworzy w Kętrzynie dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. Inwestycja jest również współfinansowana z pozyskanej na ten cel dotacji zewnętrznej. Będzie to druga tego typu instytucja w województwie. Potrzeba to jest jedna z motywacji, która nam przyświecała, a drugą sprawą jest, to jest nasze zadanie własne, więc musimy je wykonywać. Powiaty faktycznie nie realizują tego zadania. Jesteśmy też przygotowani na to, aby podpisać porozumienia z powiatami ościennymi. Możemy na rzecz innych również okolicznych samorządów, po to jest współpraca, po to nawiązujemy wzajemne relacje, taką usługę świadczyć, tak? Czyli będziemy przygotowani na to, żeby przyjąć również osoby, które będą wymagały takiej opieki z sąsiednich miejscowości. Jeśli pomysł się sprawdzi, to zarząd powiatu nie wyklucza rozszerzenia działalności w tym zakresie. Chcemy wyjść taką też ofertą właśnie do seniorów, do osób niepełnosprawnych, do osób potrzebującego większego wsparcia władz publicznych w takim codziennym funkcjonowaniu. Myślę, że powiat za to również weźmie odpowiedzialność. Ale budżet to też nowe zadania. Po raz pierwszy w tym roku zostaną zrealizowane projekty w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego. Będziemy realizować zadania wybrane przez mieszkańców, dla mieszkańców w ramach właśnie funkcjonującego od zeszłego roku budżetu obywatelskiego. Radni pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały budżetowej i byli niemalże jednogłośni przy jej podejmowaniu. Przeciw zagłosował tylko radny Mirosław Sieniakowski. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a nasi wolontariusze są już na półmetku przygotowań. W Kętrzynie akcja odbędzie się po raz 22. Kętrzyn jak zwykle nie zawiódł. Nie zawiódł i bardzo wiele osób się do tego przyłączyło. Do tego 22. organizowany przez sztab kętrzyński finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na pewno już to wzrosło w tradycję, że ten finał robią takie osoby jak seniorzy, młodzież. W tym roku bardzo ciekawie włączyła się i tak dużo, takim dużym zaangażowaniem kętrzyńskich harcerzy.
szczerze, ten finał będzie troszeczkę inny niż wszystkie finały ze względu na wydarzenia, które przeszły przez nasz kraj, ale też i wydarzenie, które było w Gdańsku, więc jest to obwarowane już innymi przepisami, innymi wymogami, a więc spełnienie tych wymogów było dosyć trudne, ale poradziliśmy sobie. Finał 12 stycznia, 6:30, wszyscy ci, którzy będą chcieli odebrać puszkę z samego rana, od 6:30 do 11:00 tutaj na Dworcowej, od godziny 12:00 do 14:00 na hali sportowej. Po 14:00 nie wydajemy już puszek i w tym roku jest taki wymóg, musimy potem procentowo wszystko wyliczać, więc apeluję do wszystkich tutaj wolontariuszy, którzy wyrazili chęć do jakby kwestowania. Jeżeli nie możesz kwestować, co się wydarzyło, poinformuj sztab w Kętrzynie, a my będziemy mieli usprawnioną pracę, a to pomoże też nam potem w szybkim wyliczeniu. Mamy dużo więcej puszek stacjonarnych. Te puszki stacjonarne już są w sklepach, w restauracjach, w punktach, tak jak tutaj, kosmetycznych. W tamtym roku mieliśmy 3. Wszyscy mówili, że to dużo. W tym roku mamy 14. Bieg policz się z cukrzycą. Będziemy biegli z pieskami. Nie będziemy musieli płacać takiego wpisu. Będzie też oczywiście puszka, która będzie na woźb, ale jeżeli będzie ktoś chciał wspomóc właśnie kętrzyńskie pieski, kotki, to do takiej specjalnej puszki podczas tego biegu będzie można wrzucić. Dzień wcześniej też oczywiście odbędzie się turniej bilarda, samorządowy turniej bilarda na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tak jak przy ostatnim finale. Mamy dla Państwa zaproszenie na wyjątkowy spektakl przygotowany przez młodych aktorów. 9 stycznia w sali kinowo-widowiskowej Kina Gwiazda po raz kolejny będziemy mieli okazję zobaczyć spektakl Pif Paf Jesteś Trup w reżyserii Jarosława Olejnika z udziałem młodych aktorów grupy teatralnej Rampa, działającej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Pif Paf Jesteś Trup to historia nastoletniego Josha, który w więziennej celi dokonuje rachunku sumienia za popełnione morderstwa. Sztuka oparta jest na autentycznych wydarzeniach. Odnosi się do masakry, która miała miejsce 20 kwietnia 1999 roku w jednej ze średnich szkół w Stanach Zjednoczonych. To doprowadza cię do szału? Tak, często. Matka! Twoja cela będzie twoją trumną. Nikt nie usłyszy. Kiedy będziesz krzyczał i płakał? Dlaczego? Dlaczego nas zabiłeś? Nic nie możecie mi zrobić. Wszyscy jesteście martwi. Pif Paf to dramat opowiadający o wciąż aktualnych problemach nastolatków i wynikających z nich konsekwencji. To wręcz jedna z ważniejszych młodzieżowych sztuk w historii. Na spektakl zapraszamy 9 stycznia o godzinie 18:00 do Kina Gwiazda. I to wszystko w tym wydaniu. W nowym roku życzymy Państwu pomyślności, pasma sukcesów oraz wielu radości. A na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.